Słuchajcie, jest dzień po New York City Marathon. Są różnego rodzaju refleksje, przemyślenia, tak. Czytamy komentarze, widzimy, co dzieje się w mediach. Cieszymy się, że tak dużo wsparcia jest dla naszych zawodników, nie tylko Asi Jóźwik, ale wszystkich, którzy biegali z Polski, tu przede wszystkim. Jeżeli chodzi o mnie, to powiem tak, moja refleksja jest taka, jeżeli chodzi o Asię, my wszyscy wiedzieliśmy, że ona wystartuje tylko po to, żeby zaliczyć ten bieg, tak? Miała problemy zdrowotne, do końca nie wiedzieliśmy, czy ona w ogóle wystartuje, czy, czy, czy nie wystartuje, bo było naprawdę bardzo ciężko. W ostatnim dniu podjęła decyzję, walczyła z bólem i przebiegła, tak? Dobiegła do końca, słuchajcie, no. Wy widzicie, wy widzicie tak naprawdę surówkę, widzicie to, co, co wam media podają. My byliśmy na mecie, oglądaliśmy to, byliśmy przy niej, e, widzieliśmy to wzruszenie, ten płacz, ten, to, to, to szczęście, że ona dobiegła do mety. E, dla mnie to jest najważniejsze. Wielu z Was również startuje po to, żeby ukończyć. New York City Marathon nie jest łatwym maratonem e, i na pewno e, bardzo cierpiała i walczyła, żeby dobiec do mety, i za to brawo. Jeżeli chodzi o wynik myślę, że spokojnie zawodniczka tego kalibru jest w stanie trenując, przygotowując się do maratonu, będąc zdrową, przebiec go dużo, dużo szybciej, tak? Więc prosiłbym jak to się mówi specjalistów, którzy sami nie przebiegli albo tych, którzy przebiegli i coś im nie pasuje, żeby jednak może czasem przemyśleli to co piszą. Jeżeli chodzi o Adama, no i różnego rodzaju komentarze związane z tym, że no, udzielono mu pomocy. Słuchajcie, widzieliście ujęcia, które my nagrywaliśmy, tak? Uwierzcie mi, ja mam le jeszcze lepsze ujęcia, bo byłem przed Adamem i powiem Wam tak, gdyby to był zawodnik, który o coś walczy, gdyby to był zawodnik, który walczy o jakiś bardzo wartościowy wynik, Adam założył sobie debiut w maratonie, przebiegnięcie tego maratonu może zbyt ambitnie podszedł do tego, ale kto ambitnie nie podchodzi, tak, no, zapłacił za to mocno, e, walczył mocno, za to szacun, byłem tam, ja go tam prowadziłem, ja go tam, e, szczerze mówiąc, próbowałem reanimować gdzieś z naszą ekipą tutaj e, biegania biegania.pl na, na, na mecie, chłopak naprawdę dał z siebie maksymalnie, dał z siebie wszystko, wyjechał się energetycznie do końca. To, że mu ktoś pomógł, że go ktoś podniósł, że zrobił z nim kilka kroków, wiadomo, jeżeli by się chciało uprzeć i iść z przepisami, no to byłaby to dyskwalifikacja, i nie ma o czym mówić. Ale w takiej sytuacji, gdzie zawodnik po prostu biegnie po to, żeby dobiec, po to, żeby, jak gdyby, słuchajcie, zaliczyć ten dystans i zrobić sobie w miarę fajny debiut, bo to nie jest jakiś oszałamiający debiut, w miarę fajny debiut, no to wiecie, takich zachowań na trasie było myślę, że tysiące. Pięćdziesiąt kilka tysięcy ludzi ukończyło ten maraton i uwierzcie mi, że takich, e, y, takich sytuacji to nie była jedna, nie była pierwsza jak gdyby, tak? Tylko my widzieliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że to był finisz, tak? I były kamery, byliśmy my, <laughs> było wiele ludzi, którzy to nagrywało, Widział ten, widzieli ten dramat Adama, Yy... gdyby tak naprawdę było, że on by się przewrócił, pewnie leżałby tam pół godziny możliwe, że nie wiem no przyjechałaby pomoc sanitarna znieśliby go z trasy, a może by się za 15 minut podniósł i jakoś by się tam do tej mety, bo to było 150 metrów doczołgał, to nie chodzi o to słuchajcie, to jest dla nich debiut, to jest ich pierwszy start to jest spełnienie ich marzeń w tak wspaniałym maratonie myślę, że dajmy sobie troszeczkę na luz i cieszmy się z tego, że że tak było bieganie .pl